Moi kochani, witam Was na kolejnej serii wykładów pomysłu. Pomysł Wielki 2021. Biblijne wakacje dla rodzin biblijnych, dla rodzin, które wyznają Pana Jezusa Chrystusa, które wierzą po biblijnemu, tak powiedzmy. I właśnie po to są te wakacje, abyśmy mogli się razem spotkać, aby chrześcijanie z całej Polski, a także z zagranicy też przyjeżdżają na te wakacje, aby mogli przez te kilka dni posłuchać, mam nadzieję, godnych wykładów, godnych naszego Pana, bo to dla Niego się spotykamy i On tu jest centralną postacią naszych wakacji, naszego spotykania się, naszego uwielbienia i oddawania Mu czci. Moi drodzy, w tym roku poprowadzę dwa wykłady. Dwa wykłady będą na temat Bożej Sprawiedliwości. Boża Sprawiedliwość wobec niewierzących, to będzie pierwszy wykład. I Boża Sprawiedliwość wobec wierzących, taki będzie drugi wykład na kolejnej sesji. Boża suwerenność i prawo do podejmowania decyzji w każdej dziedzinie życia człowieka czy świata jako ogółu, to chcę Bogu oddać jako naszemu suwerennemu Stworzycielowi. Chcemy oddawać Bogu chwałę, jak wiemy, czcić Go, tak jak powiedziałem wcześniej, ale także chcemy przekazać ludziom Jego prawdziwe oblicze. Niezakłamane i, co najważniejsze, niezmiękczone przez dzisiejsze nauczania, jakie słyszymy. Nauczania o kochającym Bogu, kochającym każdego grzesznika, ale takiego, który nie zwraca na przewinienia człowieka, tylko takiego, który prosi go, aby przyjął człowieka, aby przyjął Boga do swojego serca. Zatem chcemy odkłamać ten wizerunek i postaram się na podstawie właśnie Pisma pokazać, że Bóg nie tylko kocha swój lud, czy kocha człowieka, pozwalając mu zamieszkać ziemię, ale także ta miłość musi równocześnie wypływać z Jego sprawiedliwości, czyli Jego świętości. Pani, dlaczego taki wykład? Ostatnio słyszałem, miałem kilka takich rozmów z różnymi braćmi i siostrami w Polsce na temat nauczania w zborach. Jak to jest? Czego się naucza w zborach dzisiaj, w XXI wieku? Jaki jest Bóg? Jaka jest istota Boga? Co Bóg robi w naszym życiu? Jakie jest Jego prawdziwe oblicze? Ja ostatnio słyszałem taki krótki wywiad ze Stevenem Lawsonem, który też tłumaczyliśmy. I on został zapytany, jaka doktryna dzisiaj nie jest w zborach przestrzegana, albo jaka doktryna jest zapomniana dzisiaj w zborach. I on powiedział coś takiego, bo Stephen Lawson jest reformowanym. On powiedział, że mimo tego, że zbory reformowane powróciły do korzeni, to nauka o Bożej sprawiedliwości jest zapomniana. Nikt dzisiaj nie mówi o piekle, nikt nie mówi o tym, że człowiek zasługuje na piekło i powinien być potępiony. Tylko mówi się oczywiście o suwerenności, o wybraniu i tak dalej, natomiast nie mówi się już o tym, co czeka człowieka, który Boga odrzucił, który zbuntował się przeciwko Bogu. O tym się już nie mówi. Zatem takie dzisiaj jest nauczanie. My natomiast w zborach faktycznie dzisiaj nie chcemy tego słyszeć. Wolimy słyszeć tak naprawdę nauczanie miłości, o tym, że Bóg jest dobry, bo wiemy doskonale, że Bóg jest dobry. I Bóg faktycznie, moi drodzy, kocha każdego człowieka. Kocha każdego człowieka, ponieważ każdemu człowiekowi pozwolił korzystać z jego stworzenia. Z jego ziemi, plonów, z ptaków, ryb, czegokolwiek. Ale to nie oznacza, że Bóg przymyka oczy na naszą niesprawiedliwość. To jest najważniejsze. Zatem nie można mówić o dobrym, kochającym Bogu, jednocześnie nie widząc Boga odpłacającego Jego wrogom lub odpłacającego wrogom Jego ludu. Nie możemy o tym mówić, bo sprawiedliwość, jaką jest Bóg, i sama świętość, jaką jest Bóg, przestanie być sprawiedliwością. Zatem chcemy skupić się na tłumaczeniu prawdziwej natury naszego Stwórcy, jednocześnie oddawając Bogu należną mu chwałę.
I te dwa wykłady, moi drodzy, będą właśnie poświęcone temu, tej naturze Boga, a tak naprawdę tej sprawiedliwości w stosunku do ludzi niewierzących, jak i do ludzi wierzących. Chcemy poznać Bożą sprawiedliwość, to jak Bóg spogląda na nas, swoje dzieci, jak spogląda na ludzi ogółem, tak jak już powiedziałem, i jak spogląda na ludzi, którzy z natury są jego wrogami. Zatem dziś usłyszymy o człowieku, który jest upadły w swoich grzechach i który zasługuje jedynie na Bożą sprawiedliwość. W piśmie jest napisane, list do Hebrajczyków 10:31. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. I co jest ważne, słuchajcie, my to wszystko znamy z pisma, znamy tę historię, opowiadamy tę historię naszym dzieciom i tłumaczymy je, ale jako dorośli właśnie w zborach w Polsce zapominamy o tym. A zapominamy o tym, że ten, który spuścił ogień na Sodomę, ten, który zalał świat za dni Noego, jest tym samym miłosiernym Bogiem, który postanowił zbawić człowieka i uratować go przed nim samym. To jest ten sam Bóg. Przed jego grzesznością i wyborami, które ostatecznie mają tego człowieka zaprowadzić do piekła. To jest ten sam Bóg. Kochani, tak jak wspomniałem, Noe. Jak było za dni Noego? Wszyscy ludzie byli zbuntowani przeciwko Bogu, nienawidzili się, krzywdzili się i Bóg spojrzał i wybrał sprawiedliwego Noego, który ostatecznie znalazł się na arce i jako jedyny ze swoją rodziną został ocalony. Ale czy to oznacza, że jeżeli Bóg spuścił potop, jest Bogiem niemiłosiernym, bez miłości? Bóg swoją miłość i swoją sprawiedliwość właśnie okazał na Noe, którego uratował. To było miłosierdzie. On nie musiał nikogo ratować. Mógł zalać ziemię, zrobić nowy początek, nowych ludzi, może by się udało. Ale nie, Bóg jest miłosierny, uratował, ale jednocześnie jest także sprawiedliwy, bo nie przymknął oczy na ludzi, którzy byli zbuntowani przeciwko niemu. I o tym musimy pamiętać. Jak wiemy z pisma, wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i wstępuje do Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Zatem, tak powiedziałem, Bóg się nie zmienia i Bóg się nie zmieni. To my, ludzie, pragnący spłycić odpowiedzialność człowieka za swoje przewinienia, tak dziś nauczamy i tak głosimy. Aby co? Aby nie wystraszyć ludzi. Aby nie przestraszyć, aby nie zniechęcić. Głosząc jedynie dobrego, miłego dla wszystkich, przykuwającego oczy Boga, który toleruje grzech i ludzi, którzy mu dzisiaj bluzią. Musimy zrozumieć tak naprawdę, jaki jest człowiek i jaki jest stosunek Boga do grzesznika. I dziś, moi kochani, właśnie na tym się skupimy, na tym temacie. Zatem, aby zrozumieć to nauczanie dzisiejsze, musimy zadać sobie pytanie, jaki jest człowiek? Zatem, jaki jest człowiek? Musimy mieć świadomość, że każdy z nas został skażony grzechem po naszych prarodzicach, Adamie i Ewie. I pismo mówi, słuchajcie, dlatego tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi przyszła śmierć, ponieważ co? Wszyscy zgrzeszyli. List do Rzymian 5:14. Zatem każdy z nas jest skażony grzechem od samego poczęcia. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który byłby bezgrzeszny. Nie ma ani jednego. List do Rzymian, moi kochani, 3:10. Jak jest napisane, tak powiedziałem, nie ma sprawiedliwego ani jednego. W związku z tym, żaden człowiek nie zasługuje na święte potraktowanie i świętą miłość Pana i Stworzyciela. Bo dlaczego? Pani, dlaczego? Bóg miałby miłość ludzi, którzy zgodnie z kolejnymi wersetami nie szukają Boga. Bo jesteśmy fajni. Biblia jasno i wyraźnie nam mówi. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma nikogo, kto by szukał Boga.
Jest to, słuchajcie, całkowicie odmienna nauka niż ta, do której my dzisiaj przywykliśmy w naszych zborach. Biblia mówi, że człowiek jest zły, nie chce znać Boga. Świat mówi co? Człowiek jest dobry i chce zaprosić Boga do serca. A to są tak naprawdę kłamstwa. Przypomnijcie sobie, moi drodzy, Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel na samym początku. Co on wołał? Czy on wołał, przyjmijcie Pana Boga do swojego serca, Pan Jezus idzie, przyjmijcie serca, otwórzcie się na Niego. Nie. Jan Chrzciciel, to jest nauka dla nas, to nie minęło. Jan Chrzciciel od samego początku wołał, upamiętajcie się, przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Upamiętajcie się. Ludzie mają się upamiętać, a nie przyjąć Chrystusa do swojego serca. Najpierw trzeba się upamiętać. Więc jaki jest ten człowiek, który jest upadły w grzechach, nie chce znać Boga? Jak jest napisane, nie ma sprawiedliwego ani jednego, nie ma rozumnego i nie ma nikogo, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, ani nie ma ani jednego. Grobem otwartym są ich gardło, jest gardło, zrażają swymi językami, jad brzmi pod ich wargami. Ich usta pełne są przeklinania i goryczy. Ich nogi są szybkie do rozlewu krwi. Zniszczenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. Czy my, czytający taki opis, naprawdę będziemy dalej w zborach nauczać, że Bóg kocha każdego człowieka i prosi każdego człowieka o przyjęcie łaski? Po takim opisie, słuchajcie. Czy my dalej nauczamy w zborach, że Bóg kocha każdego i czeka, aż ten człowiek, który szydzi z niego, przyjmie go do swojego serca? I może jeszcze jeden fragment, słuchajcie, z psalmu, psalm 14, tak? Głupi powiedział w swoim sercu, nie ma Boga. Są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny, nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Pan spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo zniszczenieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. Tak więc, moi drodzy, mamy napisane, że nie ma ani jednego, kto by czynił dobro. Nikt z nas nie szuka Boga. Wszyscy, jak jeden mąż, zboczyliśmy z drogi prawości. Mowa jest tutaj o ludziach. Mowa jest o ludziach, którzy nas otaczają każdego dnia. Po dziś dzień. O tych, których mijamy na ulicy, czy z którymi pracujemy. O nich jest tutaj mowa. I to jest najgorsze, słuchajcie, bo jest napisane, że ich usta są pełne przekleństw. Bardzo ochoczo podchodzą do rozlewu krwi i co najważniejsze, nie ma w nich bojaźni Bożej. To znaczy, że człowiek niewierzący nie boi się Stworzyciela. Nie boi się. Wręcz przeciwnie. Głosi, jakoby Boga nie było. Ograniczeń nie było. Nie ma prawa. Jest wolność, która nie ogranicza, i jest miłość, która nie ma końca. Miłość do grzechu i rozwiązłości. Możemy to dzisiaj, słuchajcie, zauważyć w świecie, czy w naszym kraju, co dzisiaj nazywamy miłością, a co ostatecznie jest destrukcją dla rodzin, dla modelu rodziny, gdzie jest mężczyzna i kobieta i dzieci. Co dzisiaj jest destrukcją, słuchajcie. Będę mówił dalej. Nauczanie nastolatków, słuchajcie, w szkołach, przez filmy, cokolwiek. Że homoseksualizm dzisiaj jest czymś dobrym. Że ruch LGBT jest czymś dobrym, ponieważ oni chcą tylko kochać. Oni są miłością. My to dzisiaj widzimy, słuchajcie. Podaje się dzieciom hormony 5-6-latkom po to, żeby mogły zmienić płeć. Na poziomie przedszkola nauczy się seksualności i są to rozporządzenia WHO. WHO, słuchajcie. Nam się dzisiaj mawia, że są dobre rzeczy. Że my z miłością podchodzimy do swoich dzieci, które chcą mieć wybór. Że my z miłością kochamy ludzi, którzy chcą się kochać. A tak naprawdę w
według Bożego prawa i Bożego postanowienia ci ludzie grzeszą. I to nie jest miłość. Nie wiem, czy was zszokowało, kiedyś słyszałem, jak jeszcze były strajki, chociaż dalej te strajki są, strajki kobiet w Polsce, pamiętam takie wywiady, gdzie jedna z młodych dziewczyn, słuchajcie, ona już miała 20 lat, chwaliła się tym, jak dokonała aborcji, słuchajcie. I mówiła, że to było świetne uczucie. To było coś rewelacyjnego, nic takiego w życiu nie przeżyłam. A obok niej stała druga dziewczyna, która z nią wtedy była, i mówiła, że to było świetne. To było coś rewelacyjnego i wszyscy jej klaskali. Bo dzisiaj to jest wyznacznikiem dobrej miłości. Mam wybór, to jest moje życie, żyję jak chcę. I takich ludzi Bóg kocha. Tak się dzisiaj naucza, że tych ludzi Bóg kocha i czeka, aż ci ludzie przyjmą go do serca. Jeszcze na koniec taki jeden przykład. Widziałem taki też filmik, to był wywiad, to była sonda uliczna i tam podchodzono do ludzi o istnienie Boga. Takie pytania były. I zapytano jednego chłopaka, takich powiedzmy 30-35 lat, dowody na istnienie Boga i tak dalej. On powiedział, że jest ateistą. Nie wierzę w Boga i nie jestem ateistą. Są dowody na to, że Boga nie ma, naukowe i tak dalej, i tak dalej. On się go dalej spytał, tam było kolejne pytanie do tego chłopaka. On powiedział, że gdyby Bóg, że jeżeli Bóg jest, to całe życie rzuca mu kłody pod nogi. W tym momencie chłopak się otworzył, bo znaczy, że za wszystkie porażki, jakie mam w życiu, wszystko, co mi się zdarzyło w życiu, obwinia Boga. Bo gdyby nie Bóg, to pewnie miałby super życie. A tak cały czas pod górkę, kłody pod nogi. Więc to jest wina Boga, jeżeli już jest. Bo przecież nie jego. Dobrze, tak więc jeżeli znamy serce człowieka, jego stosunek do Boga, to powstaje pytanie. Jaki jest stosunek Boga do takich ludzi, o których przed chwilą mówiłem? Czy Bóg jest pełen miłości i czy kocha tych ludzi bez względu na to, co robią? Jaki jest stosunek Boga do ludzi, o których mówiłem? Panie, tak jak mówiłem na wstępie, Bóg w swojej miłości musi być wierny także swojej sprawiedliwości. Bóg musi być w swojej miłości także wierny w swojej sprawiedliwości. A my, moi drodzy, oczekujemy od sądów, że będą należycie prowadzić sprawy, ludzi skazanych, ludzi podejrzanych o przestępstwa. Chcemy sprawiedliwości i na wieść o tym, że ktoś nie dostał należytej kary z powodów na przykład powiązania biznesowych czy jakichś politycznych, czujemy niesprawiedliwość. Bo tak jest. Jeżeli gdzieś słyszymy, coś się stało, dostał wyrok zawieszenia, bo w ogóle go nie winili. Klika. Ręka rękę myje. Tak samo było, słuchajcie, teraz ostatnio, jeszcze przed tymi wakacjami, głośna sprawa w Kościele Rzymskim, wszczęcie postępowania przeciwko kardynałowi Dziwiszowi, który oczywiście był tam prawą ręką Jana Pawła II, na temat właśnie pedofilii, tuszowania spraw pedofilskich. I co się okazało, że przed tymi wakacjami był ostateczny wyrok, że jednak ten człowiek został uniewinniony od jakiejkolwiek tam odpowiedzialności. I oczywiście to się nas nie tyczy, bo to jest odstępczy Kościół, natomiast fakt faktem, ludzie, którzy to czytali, była fala totalnego hejtu, że nie ma sprawiedliwości. Nie ma sprawiedliwości. I widzimy to w momencie, gdy na przykład staruszka, która handluje zebranymi w lesie grzybami, czy na przykład jagodami przy drodze, służby porządkowe usuwają ją i nakładają na nią kary, które przewyższają ten cały materiał, który gdzieś tam zebrała w lesie, słuchajcie. Ja widziałem takie akcje, jak usuwano właśnie ludzi starszych, Straż Miejska gdzieś tam 500 zł kary, a babcia tam miała 3 słoiki jagód. Tak więc, a z drugiej strony widzimy to w momencie, gdy gangsterzy, którzy mają pieniądze, wychodzą z więzień, słuchajcie, wychodzą z sal sądowych i są bezkarni. I wtedy wołamy, gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie jest sprawiedliwość? Zatem Bóg w swojej miłości nie dopuści
do tego, aby w takich sytuacjach, czy jakichkolwiek sytuacjach, zabrakło sprawiedliwości. Bóg do tego nie dopuści. Bóg ma wszelkie prawo zrobić to, co chce, karając lub nagradzając człowieka, karając za przewinienia, a nagradzając za posłuszeństwo. Dziś mówimy o stosunku Boga do niewierzących, co możemy włożyć jako stosunek Boga do ludzi zbuntowanych w relacji do Niego. Pani, zobaczmy dalej, co Pismo o tym mówi. Pamiętamy historię Łazarza i żebraka z Ewangelii Łukasza. Jest tam napisane. Był pewien bogaty człowiek, który ubierał się w purpurę i wisior i wystawnie ucztował każdego dnia. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót, owrzodziały. Pragnął on nasycić się okruchami, które spadały ze stołu bogacza. Nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. I umarł żebrak, został zaniesiony przez aniołów na łono Abrahama. Umarł też bogacz, został pogrzebany. A będąc w piekle i cierpiąc męki, podniósł oczy i ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, by umoczył koniec swego palca w wodzie i ochłodził mi język, bo cierpię męki w tym płomieniu. I powiedział Abraham: Synu, wspomnij, że za życie odebrałeś swoje dobro, podobnie jak Łazarz zło. A teraz on doznaje pociechy, a ty cierpisz męki. I oprócz tego wszystkiego między nami a wami jest utwierdzona wielka przepaść, aby ci, którzy chcą do nas, stąd przyjść do nas, nie mogli, ani stamtąd przyjść do nas. A on powiedział: proszę cię więc, ojcze, abyś posłał go do domu mego ojca, mam bowiem 5 braci, niech im da świadectwo, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham mu powiedział: mają Mojżesza i proroków, niech ich słuchają. A on odpowiedział: nie, ojcze Abrahamie, lecz jeśli ktoś z umarłych przyjdzie do nich, będą pokutować. I powiedział do niego, jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby ktoś zmartwychwstał, nie uwierzył. Pani, ta historia mówi właśnie o sprawiedliwości. O tym, że mimo pewnej niesprawiedliwości, jak nam się wydawało, na tym świecie, to Bóg jest sprawiedliwy. I okazuje łaskę tym, którzy pojednali się z Bogiem, a tych, którzy są w awersji do Niego, wskazuje na wieczne cierpienie i potępienie. Są to konsekwencje postępowania człowieka. Można powiedzieć, że Bóg jest zbyt srogi, ale kim my jesteśmy, że chcemy to oceniać? Oczywiście do Rzymian 9 rozdziale pada takie sformułowanie. Kim jesteś człowieku, że chcesz to oceniać? Człowiek został skazany na wieczne potępienie, bo bardziej ukochał złoto niż pomoc drugiemu człowiekowi. W Ewangelii Jana mamy jasno napisane, co się stanie z ludźmi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, a kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży zostaje na nim. Ludzie ci doświadczą gniewu Bożego. Bóg się nad nimi nie zlituje. Wymierzy należną karę za pogardzanie Jego Synem i Jego ofiarą na krzyżu. Pani, w liście do Rzymian, jeszcze taki jeden fragment wam przytoczę dłuższy, mamy dalszy ciąg opisu tego gniewu. To jest 2 rozdział, 5-10 wersety. Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Bożego. To jest o człowieku, który jest na wersji do Boga. Który odda każdemu według jego uczynku. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne. Natomiast twardliwym, nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, a potem Greka. Jeszcze ten 5 werset, słuchajcie. Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga. Co to oznacza, moi drodzy? To oznacza, że ludzi nikt na piekło nie skazuje. Wbrew temu,
co głoszą przeciwnicy predestynacji. Nikt tych ludzi na piekło nie skazuje. Ludzie sami świadomie wybierają zło i gniew przeciwko Bogu. W tej swojej zapalczywości, w tym zacietrzewieniu odpowiedzą zgodnie z własnymi uczynkami i postawą. To nie Bóg skazuje ludzi na piekło. Ludzie odziedziczą piekło, ponieważ to właśnie wybrali. Taki cel swojego żywota. Jeszcze 10 werset przypomnę. Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło. Najpierw Żyda, potem Greka. Co zrobi Bóg, słuchajcie? Czy Bóg uklęknie przed ludźmi? Poprosi, tak się mówi, żeby mimo wszystko człowiek jednak pokochał go. Co zrobi Bóg? Bóg odda. Sprawiedliwy Bóg dokończy sprawiedliwości. Tak więc Bóg w dniu sądu wymierzy sprawiedliwość. Natomiast co zrobi dla swojego ludu, który był prześladowany, który był mordowany, gnębiony, palony na stosach, czy nawet dzisiaj prześladowany w jakikolwiek sposób. Co zrobi? Otrze łzę pokrzywdzonym, a krzywdzącym odpłaci. Taki jest nasz Bóg. Taki jest nasz Pan. Jaki? Nasz Pan jest sprawiedliwy. Panie, w liście do Judy mamy napisane: oto idzie Pan z tysiącami swoich świętych. To jest zachęta. Aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników spośród nich za wszystkie ich bezbożne czyny, których się bezbożni dopuścili, za wszystkie ostre słowa, które wypowiadali przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Oni to zawsze szemrają, narzekają, postępują według swoich porządliwości, ich usta wypowiadają zuchwałe słowa i stawiają ludziom dla korzyści. Zatem Pan Jezus Chrystus, nasz Pan, On nie idzie, tak powiedziałem wcześniej, się witać i prosić. On idzie dokończyć dzieła. Dokończyć sprawiedliwości i sądu. Idzie Pan, aby dokończyć sądu. Pan nie idzie, aby prosić o upamiętanie. Nie idzie, aby ktoś go przyjął do serca. On nie idzie, aby dać człowiekowi drugą szansę. Bogaż nie dostał drugiej szansy. To się właśnie słyszy w momencie głoszenia ludziom, nawet wierzącym, że Bóg nie może być taki srogi. Czasami się to słyszy w kontekście Starego Testamentu, że Bóg kiedyś taki był, no ale teraz się zmienił. Ale przecież mieliśmy wcześniej fragment, który przytoczyłem, fragment, który mówi o Bożej niezmienności. Nie może być Boga Starego Testamentu i Boga Nowego Testamentu. Jest jeden Bóg. Bóg zawsze był taki sam. Oczekujący uwielbienia i oddanie mu chwały. Jednocześnie, jak za dni Noego, władzący swoich wrogów. Inny Bóg nie jest. Panie, czy z listu do Judy, który przytoczyłem, wynika, że Bóg idzie z miłością zaprzyjaźnić się z ludźmi, którzy może zbłądzili, albo może nie mieli czasu na to, aby poczytać Biblię, a może zostawili ten czas na emeryturę? Może wtedy chcieliby otworzyć swoje serca dla Boga? Ale niestety, czas minął. Miarka się przebrała. Bóg idzie sądzić bezbożników. Idzie ich skarać nie tylko za czyny, ale nawet za słowa, które wypowiadali przeciwko Bogu. Bóg wskaże także za słowa.
I nam, ludziom, może to się wydawać, słuchajcie, zbyt brutalne i zbyt niesprawiedliwe, ale tak jak mówiłem wcześniej, w tym fragmencie listu do Rzymian 9:20, kim my jesteśmy, aby dyskutować z Bożymi decyzjami? Kim? Jest napisane, jak powiedziałem, człowieku, kimże ty jesteś, że prowadzisz z Bogiem spór? Na marginesie, wielu dziś naszych braci i sióstr właśnie tak myśli w zborach. Właśnie w taki sposób. Jaki to jest, jaka to jest myśl, słuchajcie? Jaka myśl weszła do zborów protestantów? Ja to znam, słuchajcie, z ostatniej rozmowy z chłopakiem, który jest bardzo zaangażowany w Kościół rzymski. Rozmawiałem z nim ileś dni, starałem się mu przekazać prawdę Ewangelii, ale on ostatecznie stwierdził, że wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. Wszyscy. Bóg kocha wszystkich ludzi. Taka jest nauka w Kościele rzymskim. Bóg kocha każdego człowieka. Tylko ten człowiek musi na niego przyjść. Nie tylko rzymski. Natomiast w naszych zborach protestanckich, obojętnie jakich, baptystycznych, zielonośrodkowych, obojętnie jakie weźmiemy sobie zbory protestanckie, weszła jedna myśl, słuchajcie. Nie wiem, czy ona była w XIX wieku, na pewno weszła w XX wieku. Jaka myśl? Myśl humanistyczna. Humanistyczna myśl, która co mówi? Mówi o tym, aby człowieka stawiać na pierwszym miejscu, a nie Boga. To człowiek okaże łaskę Bogu, a nie Bóg człowiekowi. To człowiek wybiera Boga, a nie Bóg człowieka. Bóg w tej relacji humanistycznej między człowiekiem a Bogiem nie ma prawa głosu. To człowiek ma prawo głosu. To człowiek decyduje, kiedy przyjdzie do kościoła, kiedy uklęknie przed Bogiem, kiedy odda mu chwałę. Decyzja należy do człowieka, nie do Boga. Ponieważ obraz, w którym to Bóg podejmuje decyzję, jest obrazem, który jest sprawiedliwym. Z jakiej racji, słuchajcie? Bez miłości i współczucia? Jakim prawem? Tak więc, jak wiemy z nauczania z różnych zborów, Bóg kocha każdego człowieka. Tak, jak powiedziałem na początku, tak, kocha każdego człowieka. Kocha każdego człowieka, ponieważ pozwala mu żyć na swojej ziemi. W takiej relacji Bóg faktycznie okazuje miłość człowiekowi, ponieważ pozwala mu tu mieszkać. Ale to jest inna relacja niż miłość do swojego ludu i swoich wybranych, a okazywanie człowiekowi, który może mieszkać na tej ziemi i korzystać z jego prądu. To jest inna relacja. Zatem każdy wierzący lub nie może korzystać z plaży, z gór, obojętnie czego. Nie ma znaczenia. Bóg tego człowieka od urodzenia nie uśmierca, nie rodzą się tylko wybrani, rodzą się wszyscy. Ale to nie oznacza, że wszyscy kochają Boga i to nie oznacza, że wszystkich Bóg kocha tą samą miłością, co swój lud wybrany. I zobaczmy to. Widzimy to już właśnie w ogrodzie Eden, gdzie Bóg daje człowiekowi wszystko. Ostatnio z moimi dziećmi często czytam właśnie Księgę Rodzaju. Tam tłumaczę powstawanie ziemi, każdy dzień, co Bóg stworzył. I mamy ludzi, którzy nagle postępują inaczej, słuchajcie. Oni mieli idealne warunki. Tam później jest kara, oczywiście będziesz pracował w pocie czoła. Ona będzie rodzić dzieci, bólach, itd., itd. Oni mieli idealne warunki, słuchajcie. Idealne. Kto by dzisiaj nie chciał pracować? Siedzieć w domu i się cieszyć, słuchajcie, życiem. Bez trosk, bez niczego, słuchajcie, bez jakichś tam sytuacji życiowych, które nas gdzieś tam przypłoszczą, przybiją do ziemi, chorobami i tak dalej. Nie. Oni mieli wszystko. I co zrobili? Człowiek obrócił wszystko w grzech. Wszystko zniszczył. Wybrał upadek zamiast miłości Bożej opieki. My sami tego dokonaliśmy jako gatunek ludzi, bo tak naprawdę wolimy własną pożądliwość. Niech Bóg się nie wtrąca w nasze życie, słuchajcie. Niech się nie wtrąca w nasze plany i marzenia. Po prostu nie wtrącaj się, odejdź. To jest nasze życie. I ten sam Bóg
jak ma być, słuchajcie, sprawiedliwy i nie ukarać nieposłusznego i niewdzięcznego człowieka. Jak? Jak ten Bóg ma go nie ukarać? Jak ma z drugiej strony zachować sprawiedliwość wobec swojego ludu, swoich wierzących i jednocześnie nie ukarać ludzi, którzy są niewierzący? To tak jak mam dwójkę dzieci, słuchajcie, jeden przewini, drugi przewini i ukaże tylko jednego. Jak ta druga osoba się czuje? W takim sensie, czy ja jestem sprawiedliwy w tym momencie? A Bóg jest sprawiedliwy. Okazuje łaskę komu chce. Nagradza kogo chce. Zbawia kogo chce. My, jako ludzie wierzący, musimy mieć świadomość, że Boży sąd nadchodzi i nie oszczędzi nikogo tak naprawdę, kto jest zbuntowany przeciwko Bogu. Boży sąd nikogo, moi drodzy, nie oszczędzi. A wiemy o tym z Księgi Apokalipsy. Wiemy, co ludzi czeka tak naprawdę. Jeżeli czytaliśmy Księgę Apokalipsy, Księgę Objawienia, to wiemy, co będzie, co się stanie z ludźmi. Dlatego też większe stoi odpowiedzialność po nas tutaj, nawet zgromadzonych na tych wakacjach, na ludziach wierzących, aby tym ludziom głosić upamiętanie, głosić Ewangelię. To jest nasza odpowiedzialność. Bo ci ludzie, słuchajcie, muszą się upamiętać. Tak samo nasi rodzice, rodzeństwo, nasi znajomi, przyjaciele muszą się upamiętać i odwrócić się od grzechu. W przeciwnym razie czeka ich to, o czym się mówiliśmy, czyli czeka ich wieczna kara i potępienie. Naszych najbliższych. Nasze dzieci, naszych małżonków, naszych rodziców. Czeka potępienie. A my wierzący pokładamy naszą ufność naszej miłości. W sensie w kim? Kto jest naszą miłością? W Chrystusie. W naszym spełnieniu, naszym Wybawicielu, kochanym Panu, któremu, jak mówił największy prorok, słuchajcie, Jan Chrzciciel, co on powiedział? Nie jesteśmy godni rozwiązać rzemyku sandała. My nie jesteśmy, on nie jest godny, największy prorok nie jest godny rozwiązać rzemyku sandału swojego Pana. A co dopiero my? Nasz Odkupiciel oddał za nas swoje życie, abyśmy mogli być z Nim w wieczności. Otworzył nam oczy dzięki swojej łasce i dzięki Niemu możemy dziś stać po stronie prawdy i świętości, wiedząc, że nasz Pan dokonał dzieła sprawiedliwości, jak święci wołają w niebie. Księga Objawienia 6. A gdy otworzył piątą pieczęć, widziałem, jak widziałem pod ołtarzem dusze zabitych z powodu Słowa Bożego i świadectwa, które złożyli. I wołali donośnym głosem: jak długo jeszcze, Panie Święty i Prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? Jak długo jeszcze? Mamy napisane, że święci domagają się pomsty, domagają się zadośćuczynienia, domagają się sprawiedliwości. Oczywiście wiemy, co będzie dalej, jak to się wszystko potoczy, jak się skończy. Pan odpłaci. Niewierzącym Pan odpłaci, ludziom, którzy są zbuntowani przeciwko Niemu. Musimy pamiętać, że w miłości naszego Pana zawarte jest tak, że moi drodzy, tak dzisiejsze nauczanie mówi, właśnie Jego sprawiedliwość. Sprawiedliwość, która jest wymierzana w stosunku do wierzących i w stosunku do niewierzących. Ten wykład, moi drodzy, jest tak naprawdę podyktowany tym, że nie rozumiem do końca, dlaczego tak jest. Nie wiem. Pytałem Bogusia, pytałem dzisiaj Przemka, dlaczego w zborach, jeżeli mówimy o tym, że Bóg jest suwerenem, Bóg okazuje łaskę, Bóg powołuje, to Bóg daje nam możliwość zbawienia, to Bóg nas zbawia. Dlaczego my, jako reformowani w różnych zborach, jesteśmy za to w jakimś stopniu piętnowani? Możemy powiedzieć, że nie jesteśmy, że to takie tam troszkę rozmowy, ale wiecie, ja słyszałem, rozmawiałem z tymi osobami w Polsce, które są w zborach KHB i tak dalej, i oni wolą się cicho. W
Wolą się cicho, bo jak powiedzą o tym, to za chwilę są piętnowani, że nie ma tych miłości, że mówią o jakimś Bogu, który jest niesprawiedliwy, jakimś takim Dawkins, o, Richard Dawkins napisał książkę Bóg urojony. I tam napisał oczywiście wszystkie rzeczy, jak i tam homofob i tak dalej. Ale czy Bóg ma, jeżeli Bóg stwarza kobietę i mężczyznę, akurat w przypadku Dawkinsa, po to, aby zapełnili ziemię, a ten człowiek robi coś zupełnie innego, to Bóg ma tolerować swoje stworzenie, że robi coś całkowicie innego? Natomiast faktycznie w zborach dzisiaj brakuje nam nauczania. Brakuje nauczania o liderów. Liderzy boją się mówić. Boją się głosić nauczania o sprawiedliwości i suwerenności Boga. Bo z jakiej racji to Bóg decyduje? Bóg nie może mnie odrzucić. Bóg kocha moje dzieci tak samo jak mnie. Bóg kocha moich rodziców. Na pewno da im szansę. W każdej chwili mogą podejść. Przyjść do Niego. Zatem ta nauka, to co my mówimy, to co my głosimy, nie jest popularna, bo my oddajemy Bogu chwałę i pełną decyzyjność. To nie jest nasza zasługa, że tutaj jesteśmy. Nikt nie przyjechał tutaj dlatego, że wybrał Boga, że okazał Bogu łaskę, że zaprosił Boga do serca. To Bóg was tutaj dzisiaj postawił. Bóg wam pozwolił tutaj być. Nawet nie fizycznie, z dojazdem, z jakimiś niebezpieczeństwami na drodze, ale po prostu Bóg dał wam łaskę zbawienia, dlatego tutaj jesteście. To Bóg wam dał tą łaskę. Wy jej nie wzięliście. Wy jej sami nie osiągnęliście. Tak samo ja. Moi drodzy, kończąc ten pierwszy wykład, warto się zastanowić, bo wiemy to i przyznam szczerze, tak mówiłem o nauczaniach w naszych zborach, warto, mówię to też do liderów kościoła, do pastorów, warto podejść do pisma w sposób egzegezy. Nie wyrywać fragmenty z kontekstu, tylko podejść egzegetycznie do Słowa Bożego. Ja znam przykłady, gdzie się wyrywa, które się własne teologie, pomijając już kwestię, słuchajcie, hymn do miłości, gdzie jest mowa o językach i mamy całą teologię o językach. Wyrywamy z kontekstu jedno słowo i tworzymy całe nauczanie, piszemy książki. Prorokujemy, nauczamy wszystko. Jedno słowo. Gdzie jest egzegeza słowa, słuchajcie? Gdzie jest ten cały fragment do Bożej miłości wzięty na tapetę i omówiony, werset po wersecie, porównanie do porównania, hiperbola i tak dalej. Gdzie to jest? Nie. My bierzemy jedno słowo i jednym słowem budujemy dzisiaj egzegezę. A jeżeli bierzemy na przykład, powiedzmy, cały rozdział Rzymian 9, weźmiemy Jana 6, Jana 9, weźmiemy jeszcze inne fragmenty biblijne, nie, tak nie może być. Bóg taki nie jest. Więc co ty głosisz? Ale na podstawie jednego słowa potrafimy zbudować cały kościół, słuchajcie. Cały kościół. Dlatego też być może tak jest, że w jakimś stopniu się tak upieram, że reformowani się są troszkę napiętnowani, trochę atakowani, bo raczej nikt z nami nie chce rozmawiać do końca. Pomijam kwestie, gdzie reformowani faktycznie w Polsce no nie mają dobrej opinii z różnorakich powodów, o których nie chciałbym tutaj mówić, ale fakt faktem staramy się jako bracia, którzy organizują te wakacje, jako bracia, którzy organizują te nauczania, nagrywają to, w pewnym sensie odkłamać ten kłamliwy wizerunek reformowanych w Polsce. Jako ludzi, którzy są kłamliwi, którzy są oszczercami, oskarżają innych i u których nie ma miłości. Absolutnie. Za każdym razem, kiedy głosimy, kiedy chcemy głosić, kiedy nauczamy, chcemy mówić o Bogu jako tym, który jest nadrzędny, a humanizm żegnamy. Nie ma tutaj humanizmu. Zatem, kochani, czym jest Ewangelia, kończąc, jak nie wezwaniem do upamiętania? Czym jest Ewangelia? Jak nie pokazaniem tak naprawdę upadłego człowieka, dla którego ratunku nie ma. I który jest winien odpokutować własne winy. Bo właśnie na to zasłużył. Zatem Ewangelia jest skazaniem na Jezusa Chrystusa, który oczywiście oddał swoje życie za wierzących,
ale także Ewangelia jest skazana na tego, który będzie sądził, żywych i umarłych. Nie tylko na nagrodę, ale także, moi drodzy, wymierzy karę w postaci właśnie wiecznej kaźni dla bezbożników. I dlaczego tego dzisiaj właśnie nie głosimy? Dlaczego się boimy o tym mówić? Dlaczego liderzy Kościoła w Polsce boją się o tym mówić? Moi drodzy, pomodlę się na koniec. To jest pierwszy wykład. Jaka jest Boża relacja do człowieka, który jest zbuntowany? Co czeka człowieka zbuntowanego? Po to jest ten wykład, żeby, słuchajcie, nie mówić o tym, że Bóg kłamliwie kocha kobiety, które dokonują aborcji. Bóg nie kocha ludzi, którzy żyją w związkach homoseksualnych. Nie, On ich nie kocha. Nie mówmy o tym, że ich kocha. Nie kocha ich. Bóg może okazać im łaskę i się mu nawrócić. Ale oni, mimo tego, że Bóg, powiedzmy, nie okazuje im łaski, oni i tak, o tym jest takie rozważenie, podwójna, to MacArthur mówił na swoim wykładzie o wybraniu, podwójna odpowiedzialność. Jedna odpowiedzialność jest to, że Bóg wybiera ludzi, a druga odpowiedzialność jest to, że człowiek ponosi odpowiedzialność za własne winy. Zatem człowiek, który jest potępiony, on nie jest potępiony za to, że Bóg po prostu tak zdecydował, tylko on jest potępiony dlatego, że zasłużył za swoje grzechy. Tak jak każdy z nas. Każdy z nas powinien być potępiony. To tyle w pierwszym wykładzie, moi drodzy. Pomodlę się na koniec, jak powiedziałem, jutro mamy drugi. Jutro będziemy mówić o stosunku Boga do ludzi wierzących, tak więc będzie bardziej chyba optymistycznie. Chciałbym troszkę pesymistycznie, ale trzeba było to zrobić, bo my nie możemy mieć przekonania, że my coś robimy źle. Nam się mówi, że my jesteśmy bez miłości i tak dalej. Nie. Bóg taki jest. A jeżeli my jesteśmy Bożym ludem, to musimy tak mówić, tak głosić. Dobrze, moi drodzy. Panie Boże, dziękujemy Ci za ten czas, za to, że mogliśmy się spotkać. Panie Boże, dziękuję za słowo, za moich braci, za moich siostry, którzy tutaj dzisiaj są, za ludzi, którzy dzięki Twojej łasce będą oglądać to nagranie. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to, że wybrałeś nas, że okazałeś nam łaskę zbawienia i przebaczenia. Bo wiemy doskonale z tego, co dzisiaj czytaliśmy, z tego, co dzisiaj przerabialiśmy, co czeka ludzi zbuntowanych. Wiemy doskonale i zdajemy sobie z tego sprawę, że to nie jest nasza zasługa, tylko to jest Twoja jedyna, suwerenna decyzja, że Ty powołałeś tego upadłego człowieka, który nie zasługuje na żadną szczyptę, kompletne, żadne współczucie. Okazałeś mu zbawienie, okazałeś mu przebaczenie grzechów i za to Ci, Panie Boże, dziękuję. Za to, że Ty w swojej suwerennej decyzji okazałeś nam, ludziom grzesznym, zbuntowanym przeciwko Tobie, łaskę zbawienia, przez co dzisiaj możemy tutaj być. Prosimy Cię, Panie Boże, abyś Ty, nasz Stwórca, Pan Wszechświata, Stworzyciel Wszechświata, prowadził nas przez kolejne dni naszego życia, abyś, Panie, prowadził zbory, abyś, Panie, prowadził liderów w zborach w całej Polsce, aby oni mieli odwagę nauczać faktycznie biblijnego nauczania, niezmiękczonego, nie pod przykrywką pewnej miłości i tolerancji grzechu, tylko aby mówili prawdę. Mówili prawdę o Bożych wyrokach, o Bożej sprawiedliwości i suwerenności. Chwała Tobie, Jezu Chryste. Błogosław nas, swój lud. Chwała Tobie. Amen. Moi drodzy, tyle na dzisiaj.